wyścigu. A więc co bym mogłem dzisiaj przedstawić? No oczywiście mam do was troszeczkę mały problem i to napiszcie w komentarzach. Czy chcecie, żeby była ta seria tylko Saints Row? Jest mała rzecz, uwaga, mianowicie ta rzecz jest taka, że usunęły mi się chyba tam 5 odcinków. Mogę wam tylko pokazać z nich filmiki, ale akcje już nie. No i to jest właśnie taki malutki problem. I w ogóle jeszcze dużo innych odcinków mi się usunęło. A drugi raz tego nagrywać to nie wiem. Bo po prostu, no już zrobiłem z 50 takich odcinków. No i niestety. No dobra, spróbujcie. Naprawdę, napiszcie w komentarzach. Dla mnie było ciekawie. No dobra, w każdym razie to są tajemnice i ciekawostki, więc zaczynamy. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać dziurę w mieście, tak zwaną. Dziurę w mieście możecie znaleźć w tym. Widzicie, tu jest taka ten. Możecie tu wjechać i... O. Ja to miejsce nie nazywam tylko dziurą w mieście, bo tutaj widzicie jest dziura w mieście, ale też drogą do piekła, no bo takie tutaj czyściec, no nie czyściec, ale po prostu możecie jeszcze ten, no i tam jest dziura w mieście. Co się stanie, jak się wpadnie do dziury w mieście, pokażę wam na końcu odcinka. Dobra. Jak chcecie z niej wyjechać stąd, no to jak widzicie, kolejna ciekawostka jest taka, że nie ma ściany. I to jest też właśnie takie miejsce bardzo tajemnicze dla mnie. No i światło świeci przez tą ścianę, więc wiadomo, że ściana nie jest niewidzialna, tylko po prostu znikła. Ale jest taka, no widać, że w nią uderzymy. Okej. Dobra. Jak się dostać do zameczku? No to jest już dla takich mistrzów manewru. Tu jest wyskocznia, ale oczywiście można, to jest troszeczkę ryzykowne, ale sądzę, że warto zaryzykować. No bo to na przejście, no to co tam, to nie jest jakieś płatne, czy tak dalej. Tak na zaprawdziwą kasę. No to patrzcie. Musicie stąd jechać. Tu jest taka dziura. Po prostu skoczyć, nie? Tylko, że, no sorry, ale teraz się nie udało, ja zanim zrobię tego próby, cięcia już nie będę robił, dobra. Co wam jeszcze pokazać w tym odcinku? Bo na pewno chciałem się skupić na tej dużej mieście. Teraz wam pokażę jeszcze tą drugą, bo jest jeszcze jedno miejsce, do którego łatwiej jest wjechać, jak jest ta dziura w mieście. Już wam ją pokazuję, szybko tam dojadę. Ja tą grę, tę miasto w ogóle znam na pamięć, więc wiecie. Jeszcze wam pokażę, jak możecie... że na dach nie da się wjechać. Bo niektórzy myślą, że się da wjechać, to ja od razu im mówię, że się nie da. Jeszcze wam to później też pokażę. Druga dziura w mieście jest, jak tędy będziecie jechać, prawda? Tu sobie musicie pojechać. I jedziecie dalej tędy. Tu jest normalna woda, ale troszeczkę jak dalej pojedziecie, już tej wody nie ma. I tu jest właśnie kolejna dziura w mieście. Dziura w mieście jest o tyle fajna, że ona po prostu ma tam chmury. Czyli cała tekstura, czyli na początku zaczęli robić chmury, a później ten. No czyli chmury jak tło tego, dobra. O, teraz wam pokażę, jak można grać na przykład w piłkę w tej grze, w koszykówkę. No to wam pokazuję. Żeby grać w koszykówkę w tej grze, musicie wjechać do tego miejsca, czyli przesuwacie ten kosz na śmieci, bo ten kosz wiecie. Oj, jeszcze raz muszę tam wjechać. No tu nie jest łatwo wjechać. Naprawdę wolno. Dobra, udało się. Piłka do kosza znajduje się tu. Tu gdzie światło oświetla. I możecie sobie w nią grać. Patrzcie, już wam pokazuję, że to naprawdę ten. Więc sobie gracie. Tylko musicie tak, wiecie, ją wyciągnąć. No. No i tak możecie grać w piłkę.
Na przykład, jeżeli ktoś ogarnie multiplayer, nie, przeżyć się nie da, no ale jakby ktoś miał mega dużo czasu w wyścigu, to na przykład mógł sobie grać z kolegami w piłkę. Okej, to taka tylko, no wiadomo, ciekawostka, bo w końcu na tym polega nasz odcinek. Co jeszcze wam by... O, właśnie, miałem wam pokazać jeszcze ten wejście na ten dach, to już wam go pokazuję, że na dach nie da się wejść. Próbowałem to zrobić, ale no niestety. Więc już wam pokazuję. Trzeba z tej wyskoczni wyskoczyć. Oczywiście z takiej odległości to byście tylko do przystanku dolecieli, no więc sorka. Więc no, już wam pokazuję. No patrzcie, stąd w przystanku, do przystanku byście tylko. Widzicie, do przystanku tylko. Nawet jak nie rozpędzajcie się przy tym, bo spadniecie. No to musicie naprawdę wystartować z dalekiej trochę odległości. Ale to jest też ryzykowne, więc jeżeli mi się nie uda, to zrobię cięcie, bo no chcę wam po prostu to pokazać, możecie mi nie wierzyć i tyle. Dobra, a więc ruszałem. Musicie mieć naprawdę dobrą prędkość. Tylko błagam, żeby nie walnął, bo nie chcę mi się robić tego cięcia znowu. Znaczy raz, znaczy nie robiłem w ogóle trolla, z dnia posłużyłem znowu. Tak, i teraz patrzcie, na dach. Kurde, nie udało się na dach. No dobra, w każdym razie... Jeszcze raz wam pokażę, To już tak na szybko. Nie będę pokazywał takich ciekawostek, że wiecie, że możecie się wbić w kraty i td, że to są krzesła. Ja takie pokazuję takie, no naprawdę, które jest trudno odkryć. No bo przyznajcie, że to jest trudno odkryć i naprawdę mało osób to odkryje, na przykład... No... Fuck, czyli na przykład tą dziurę. Ale tamto wjechanie z tyłu, no to... Trudno trochę odkryć, nie? No dobra, nie uda mi się, to zrobię cięcie. No i co mogę wam powiedzieć? Cięcie zrobię, jak już będę wyskakiwał. Czyli jak już będę, nie wiem, no gdzieś na górze. Okej. W każdym razie to chyba na tyle z dzisiejszego odcinka. A, jeszcze ostatnia ciekawostka. Czy tam jest Jezus? To taka ostatnia ciekawostka. To co, dziękuję wam i obiecałem wam, że możecie zobaczyć dziurę. We'll be right back.